postarałam się w końcu nagrać ten film, nie wiem kiedy go uploaduję, ale taki bardzo krótki odcinek. Mam nadzieję, że światło jest ok, bo dzisiaj świeci słońce. No i chciałam Wam pokazać jeszcze takie, ja wiem, że na natchnienie to jest za późno, bo generalnie już kupiliście swoje prezenty, ale chciałam Wam pokazać, co ja nabyłam i co zamierzam właśnie testować i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Małe cięcie odnośnie światła, ale chyba jest ok. Więc tak jak mówię, na natchnienie jest już za późno, ale chciałam Wam pokazać tutaj te nowości, które będę testować i które może Wy znajdziecie pod choinką, a może macie już. Pierwszą rzecz, którą kupiłam, to taka świąteczna rzecz, to jest świeca od Jo Malone. Tutaj są bardzo, bardzo popularne, słuchajcie. Ja kupiłam taki zapach, którego ja jeszcze nie widziałam, to jest Sweet Almond and Macaroon, czyli taki migdałowy. On bardzo pięknie pachnie, podobnież bardzo długo się świeci, zobaczymy, co z tego wyniknie. I dalszy ciąg, że tak powiem, ja mam ochotę, słuchajcie, ja nie lubię zapachu, znaczy ja lubię zapachy od nich, ja Wam pokazywałam, natomiast nie wszystkie są bardzo, bardzo tutaj długo trwałe. Natomiast mam swoje ulubione i w poprzednim odcinku widzieliście ten zapach, który bardzo mi się podobał, a był limitowany. Pokażę Wam też tutaj moje zakupy z Bobbi Browna. Między innymi jest to highlighter, kolejny highlighter i cień, który ja długo do niego się przymierzałam i chciałam go dostać. W związku z tym, że mam dostęp do swojego sklepiku w Estée Lauder, to one są troszkę tańsze, znaczy dużo tańsze rzeczy. I słuchajcie, go już ruszyłam, to jest taki piękny, złoty kolor, nazywa się Moonstone i to jest kolor taki złotawy, który może być dodany do każdego, słuchajcie, tutaj makijażu. Ja jestem niezmiernie zadowolona, że go mam. On jest z serii Luxe Eyeshadow Rich Sparkle. Jest jeszcze bardzo jeden ładny zielony, ale natomiast ja go nie mogę dostać, on jest chyba limitowanką i jego już nie ma. I oczywiście tu highlighter. I wiecie, że ja bardzo lubię highlightery z Bobbi Browna, ten kolor, to się nazywa Opal Glow. Ja powiem Wam, dostałam go w prezencie, ale dopiero teraz Wam go pokazuję. Następną rzeczą, słuchajcie, którą będę testować, a kupiłam sobie tutaj na Party Time Maca tutaj rzęsy, tylko ja niestety kupiłam, chciałam kupić sztuczne rzęsy, a kupiłam te wlepki tylko. I pokażę Wam właśnie na szybciutko, bo ten odcinek nie będzie długi. Ja mam gości i ciężko mi nagrywać dla ten film, ale obiecałam, więc tutaj chcę Wam pokazać. Tomiego Forda Purifying Face Cleanser. Ja go będę używać i zobaczyć, co z tego wynika. Używa też moje dziecko, które to chce sprawdzić, więc porównamy te opinie. Słuchajcie, ja teraz wpadłam w szał Tomiego Forda. Wiecie, że paleta jest jakby na miejscu dziennym. I ja zrobię review, ja wiem, że Wy na to czekacie. Dziękuję za Waszą cierpliwość. I następną rzecz, którą jeszcze nie otworzyłam, a słyszałam bardzo dobre opinie, o Tom Ford Makeup Remover. Podobnie zmywa oczy wspaniale, bez żadnych podrażnień, więc ja chcę go na pewno przetestować, słuchajcie. I chciałam Wam pokazać jeszcze jeden zapach, ale w związku z tym, że ten zapach jest... Jestem dzisiaj Mikołajo. Ten zapach jest prezentem, więc ja go pokażę w innej odsłonie. To by było na tyle. To taki szybki szkic, co kupiłam. Ja myślę, że czegoś Wam jeszcze nie pokazałam. Nie ma ni za dużo z pielęgnacji, ale to dlatego, że nic nie zmieniłam. Zrobię review, tak jak powiedziałam, palety i paru innych rzeczy. A dzisiaj to już, tak jak powiedziałam, wszystko. Dziękuję wszystkim kibicującym, tu odwiedzającym, pytającym się, co u mnie, kiedy będzie odcinek. Nawet udało mi się spotkać fankę, którą serdecznie pozdrawiam tutaj w Londynie. Jest to niezmiernie miłe i życzę Wam wesołych, spokojnych i pełnych radości prezentów świąt i do zobaczenia.